24 stycznia wspominamy błogosławioną Marię Poussepain, dziewicę. Maria urodziła się 14 października 1653 roku w Dourdan we Francji, w starej rodzinie paryskich notabli, prokuratorów, radców i sekretarzy królewskich. Jej ojciec był właścicielem m.in. fabryki jedwabnych pończoch. Zakład bardzo dobrze prosperował, a Maria przejęła go po ojcu, gdy był już w stanie upadłości finansowej. Nie tylko wyprowadziła zakład z długów, ale wyposażyła go w najnowsze wówczas maszyny tkackie i produkowała nie tylko pończochy jedwabne, ale też wełniane, pierwsze we Francji. Wprowadziła bardzo nowatorski i niespotykany system płacy. Zatrudniała młode dziewczęta. Każda miała wykonać 4 pary pończoch tygodniowo, za co nie otrzymywała pieniędzy, ale za każdą następną parę była sowicie wynagradzana. Dziewczęta pracując uczyły się zawodu i podnosiły swoje kwalifikacje. Manufaktura Marii była jedną z najlepszych we Francji. Oprócz tego, że kierowała prężnie rozwijającym się zakładem, angażowała się w działalność charytatywną. Tego nauczyła się od matki. Odwiedzała chorych, pomagała ubogim, troszczyła się o wychowanie dziewcząt i kobiet z okolicznych wsi. Zorganizowała też małą szkołę dla dziewcząt. Maria miała 42 lata, gdy powołała do istnienia wspólnotę Trzeciego Zakonu Dominikanów. Członkinie tej wspólnoty miały pomagać chorym i ubogim. Mieszkały i modliły się wspólnie, ale chodziły i odwiedzały chorych w ich domach. Miały utrzymywać się z własnej pracy, co wtedy też było nowością. Maria zmarła 24 stycznia 1744 roku w Saint-Ville, mając 91 lat. 20 listopada 1994 roku została beatyfikowana przez papieża świętego Jana Pawła II. W trakcie mszy beatyfikacyjnej Ojciec Święty tak scharakteryzował ją i jej dzieło. Dziełu wierzącego rozumu winno towarzyszyć świadectwo czynnej miłości. Miłości, która nigdy nie przeminie i będzie trwać w wiecznym królestwie zapowiedzianym przez proroka Daniela. Owładnięta już w dzieciństwie tą czynną miłością, Maria Poussepain pragnęła poświęcić się służbie najuboższym w Trzecim Zakonie Dominikańskim w swym rodzinnym mieście Dourdan. Miała bowiem rozpoznać żywą obecność Pana Wszechświata w maluczkich. Służyć ubogim znaczy już teraz żyć szczęśliwością królestwa. Maria Poussepain pragnęła uczynić z całego swojego życia ofiarę miłości, czego dowodzi tekst konstytucji, jakie nadała Zgromadzeniu Dominikańskich Sióstr Miłosierdzia od ofiarowania Maryi, założonemu przez nią w Saint-Ville. Wraz ze swymi towarzyszkami, zakonnicami i apostołkami postanowiła pracować, aby służyć parafii, aby uczyć młodzież i służyć ludziom ubogim i chorym. Płomień miłości, który Chrystus przyniósł na ziemię, zgasnąłby, gdyby rodziny nie starały się go podtrzymać. W roku szczególnie poświęconym rodzinom Maria Poussepain przekazuje im orędzie radości i nadziei. Urodzona w rodzinie, która ją wychowała, a którą ona wspomagała, zostaje dziś wyniesiona na ołtarze jako jedna z naszych sióstr we wspólnym człowieczeństwie, jako pokorna i wielkoduszna córka Boga, umiejąca zrozumieć problemy, z jakimi zmaga się rodzina, a zarazem wskazać jej, gdzie ma szukać rozwiązań, w miłości, która wypływa z serca Chrystusa, Króla Wszechświata. Módlmy się. Boże, ze czcią wspominamy dziewicze życie błogosławionej Marii. Wysłuchaj nasze prośby i spraw, abyśmy wytrwali w Twojej miłości i postępowali w niej aż do końca życia. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.